Partnerem tego odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do najnowszego e-booka prezentującego prognozy i trendy rynkowe na drugą połowę 2024 roku. Zapraszam serdecznie, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Kołasiewicz. Zapraszam Państwa na dalszą część opowieści o Azji Centralnej, opowieści Witolda Śmidowskiego. Byłego ambasadora w Iranie, Arabii Saudyjskiej, ale także Turkmenistanie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Zacznijmy naszą opowieść od momentów, w którym się skończyliśmy ostatnio, czyli od pierwszej wojny światowej, która sprawia, inaczej, pobór rekruta, czy próby poboru rekruta z Azji Centralnej sprawiają, że. Ten region właśnie w czasie I wojny światowej wrze i dochodzi do tak zwanego powstania środkowoazjatyckiego. Rzeczywiście, I wojna światowa była okresem, w którym doszło do nasilenia się pewnych procesów na terenie Azji Środkowej, które były już widoczne wcześniej. Chciałbym szczególnie tutaj powiedzieć o tym, że władze carskie, starając się rozwijać relacje gospodarcze i rozwijać infrastrukturę gospodarczą na terenie Azji Środkowej, postawiły na monokulturę bawełnianą. Tego rodzaju gospodarka owszem, zapewniała stosunkowo szybko zyski, zapewniała rozwój, zaczęły się pierwsze projekty irygacyjne, ale z drugiej strony postawiła ten region w trudnej sytuacji, gdy zaczęła się pierwsza wojna światowa, gdy gospodarka rosyjska, imperium rosyjskiego musiała się przestawić na na takie tory wojenne kiedy to dostawy żywności na teren Azji Środkowej przestały być regularne i kiedy bawełna, która oczywiście była w cenie w okresie pokoju, przestała być już tak dochodowym towarem, choć oczywiście bawełna dalej pozostawiała ważnym, ważnym ważnym surowcem dla produkcji chociażby tak zwanej bawełny strzelniczej niemniej jednak te więzi gospodarcze zostały zachwiane i dodatkowo na terenie Azji Środkowej miało miejsca szereg wydarzeń, raczej o charakterze klimatycznym, naturalnym klęska nieurodzaju. A dodatkowo też w wyniku decyzji, decyzji, dekretu. Dekretu cara, władze carskie zarządziły pobór do wojska. Azja Środkowa i jej mieszkańcy byli zwolnieni dotychczas z poboru wojskowego. Mieszkańcy stepów kazachskich, mieszkańcy Azji Środkowej, tak zwanego Turkestanu, nie służyli w armii w armii carskiej. Wyjątek oczywiście stanowili kozacy, a w szczególności kozacy z regionu tak zwanego Siemirecza, czyli Siedmiorzecza, kozacy uralscy. I do pewnego stopnia wyjątek stanowili Turkmeni, choć w wojsku rosyjskim tworzono też jednostki z ochotników turkmeńskich. Niemniej jednak tego rodzaju decyzja o rozpoczęciu naboru wywołała bardzo negatywną reakcję ludności miejscowej w rezultacie do tego doszło do wystąpień do ataków na osadników rosyjskich ataki te miały też oczywiście skutki w postaci kilkunastu czy kilku tysięcy ofiar wśród osadników rosyjskich reakcja administracji rosyjskiej była bardzo gwałtowna Oddziały pawcyfikacyjne rosyjskie w 1916 roku doprowadziły do tego, że po pierwsze w rezultacie tych represji zginęło kilkadziesiąt tysięcy, te liczby ciągle są szacunkowe, zginęło kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli Kazachów, Uzbeków, czy też Sartów, jak też tą ludność określano, czy też Turkmenów. Doszło też do masowej, Masowej fali emigracji poza granicę Imperium Rosyjskiego. Ta fala emigracji dosięgła terenu Sinkiangu, czyli w Turkestanu chińskiego, Afganistanu, Iranu. I to był też moment, kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które będzie bardzo charakterystyczne dla lat 20. i 30. XX wieku, a mianowicie pojawienia się ruchu basmaczy. Bardzo charakterystyczna pod tym względem była postać jakiego Junite Hana, czyli Turkmena, który rozpoczął walkę właśnie z, z, z tą polityką rosyjską w czasie I Wojny Światowej. Junaid prowadził działania partyzanckie wobec administracji rosyjskiej, wobec, wobec, wobec administracji Hanatu Hivy i praktycznie tą działalność kontynuował już w okresie rewolucji. Po, po wybuchu tej, tej, tej rebelii środkowoazjatyckiej, Władze rosyjskie skierowały specjalnie do, na teren Azji Rosyjskiej doświadczonego administratora generała Kuropatkina, który rozpoczął działania właśnie antypartyzanckie wymierzone w, wymierzone w administrację rosyjską i osadników. I wydawałoby się, że, że władzom rosyjskim udało się z pomocą represji. Ten ruch, ten ruch stłumić, ale ten ruch miał też różne ciekawe elementy związane na przykład z handlem opium, dlatego że niektóre plemiona, plemiona, szczególnie te, które były na terenie pogranicza, przystąpiły do tego, do tego ruchu, dlatego że władze rosyjskie chciały wprowadzić monopol, chciały zlikwidować prywatny handel opium. I, I na przykład Dunganie, czy też górzy mieszkający na pograniczu, przystąpili do, do tej rebelii, jakby obawiając się, że ten dotychczas intratny interes zostanie ograniczony. Ale oczywiście te elementy związane z nieurodzajem, z poborem do wojska, miały też ogromne znaczenie dla, dla, dla mieszkańców tego regionu. Co ciekawe, to już od końca XIX wieku, na terenie Azji Środkowej mamy do czynienia z pewnego rodzaju odrodzeniem, jeżeli chodzi o, o edukację, działalność taką o charakterze społecznym. Dlatego, że mieszkańcy. Muzułmańscy yy, Azji Środkowej, yy, Syberii, ale też yy, Kaukazu, jakby dostrzegali potrzebę zmiany, dostrzegali potrzebę modernizacji, dostosowania się do yy, współczesności, i patrzyli z ogromnym zainteresowaniem na procesy zachodzące na terenie Turcji. Mamy więc do czynienia z powstaniem ruchu modernizacyjnego o nazwie dżadidów. Jadidzi starali się przez prowadzenie działalności edukacyjnej, tworzenie szkół, budzić świadomość wśród mieszkańców Azji Środkowej. Patrzyli też na, na historię tego regionu, odwoływali się do tradycji Tamerlana, odwoływali się do tradycji językowych tureckich. To jest o tyle ciekawy proces, że Azja Środkowa była zawsze obszarem wpływów kulturowych ze strony Persji. Ale mniej więcej od końca XIX wieku, początku XX wieku, mamy do czynienia ze stopniowym ograniczaniem wpływów kultury perskiej i ograniczaniem wpływów języka perskiego w tym regionie. Możemy się zapytać, jakie są przyczyny te, tego procesu, ale. Zasadniczą przyczyną jest to, że o ile Turcja stanowiła pewien model modernizacji, rozwoju społecznego dla, dla muzułman, to Iran ze względu na swoje problemy wewnętrzne za czasów Kadżarów, kiedy z jednej strony był poddany, poddany wpływom obcych krajów, kiedy ta gospodarka perska miała też ogromne kłopoty, kiedy... Persowie w gruncie rzeczy byli kontrolowani przez obce mocarstwa, to ta Turcja jawiła się dla, dla muzułman, szczególnie Azji Środkowej, jako ten układ odniesienia, do którego e, powinni dążyć. I ten ruch dżadidów nabrał szczególnie takiego rozpędu, zaczął się szczególnie rozwijać po, e, po rewolucji lutowej. Na terenie Azji Środkowej powstało szereg ośrodków o charakterze takim społecznym, politycznym. Ukształtowała się na przykład autonomia na terenie stepów kazachskich o nazwie Ałasz Orda. Na terenie Kokandy powstała też autonomia, która chciała w ramach państwa, państwa, państwa rosyjskiego rozwijać Prawa, rozwijać, rozwijać system edukacji dla muzułman. Były to ruchy o charakterze autonomicznym. One widziały przyszłość, przyszłość muzułmanów w Azji Środkowej w ramach Rosji, w ramach Rosji jako republiki po, 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 po rewolucji, rewolucji lutowej. Ale te ruchy stanęły przed ogromnym wyzwaniem, gdy doszło do przewrotu bolszewickiego. Przewrót bolszewicki na terenie Azji Środkowej miał charakter przewrotu głównie w większych ośrodkach miejskich w oparciu o jednostki wojskowe, które tam stacjonowały, bądź też o osadników rosyjskich. Na początkowym etapie nie spotkał się ten przewrót na terenie z Azji Środkowej z jakąś reakcją ze strony czy to instytucji dawnego rządu Kiereńskiego, czy też ze strony miejscowych muzułman. I bolszewicy stosunkowo szybko opanowali Taszkent, zaczęli, zaczęli również opanowywać inne miejscowości. Muzułmanie miejscowi stosunkowo stosunkowo obojętnie podchodzili do tego, co się dzieje. Reakcja nastąpiła ze strony głównie oddziałów kozackich na terenie Semirecza, na terenie, na, terenie, na terenie Orenburga, czy też w, w rejonie Chiwy, ale te działania zostały szybko, zostały szybko spacyfikowane. No, znaczy Działalność Atamana A Anenkowa na terenie Semirecza trwała oczywiście dłużej, Natomiast i, i atamana Dutowa, natomiast na terenie samego Turkiestanu była to opór był stosunkowo ograniczony, ale yy, cała władza bolszewicka, która ukształtowała się na terenie Taszkientu, na terenie Turkestanu, była oparta też o pewien e, taki koncept Dyskry, dyskryminacji miejscowych. Rady, które tworzono spośród żołnierzy, spośród miejscowych osadników, w gruncie rzeczy nie, nie, nie obejmowały przedstawicieli miejscowych muzułman, czy to Kirgizów, Kazachów, Uzbeków, czy też Turkmenów. Było oparte na miejscowym żywiole rosyjskim. I, i polityka, którą prowadziły te rady bolszewickie. Była w gruncie rzeczy polityką nastawioną na, na podporządkowanie takie w bezwzględne miejscowej społeczności poprzez rekwizycje, poprzez rabunek mienia, poprzez narzucanie różnego rodzaju deputatów. I, i szybko ona zetknęła się z reakcją reakcją negatywną. I zbrojną ze, ze strony miejscowych muzułman. Pierwsze wystąpienia basmaczy, którzy tak naprawdę nie złożyli broni w, po w tym powstaniu w 1916 roku, miały już miejsce w 1918 roku. Początkowo miały one charakter ograniczony, choć w regionie Fergany stosunkowo szybko przybrały charakter takiej regularnej walki zbrojnej. Mówiąc o ruchu basmaczy, trzeba powiedzieć, że ciągle ten ruch stanowi przedmiot pewnej dyskusji wśród szczególnie historyków w krajach Azji Środkowej. Czy był to ruch o charakterze takiej walki narodowo-wyzwoleńczej, czy był to bardziej ruch lokalny, czy basmacze mieli na celu Formułowanie jakichś, nie wiem, pomysłów, idei o charakterze państwotwórczym. Te, ta dyskusja ciągle trwa, ale jeżeli przyjrzymy się ruchowi basmaczy, to na ogół ten ruch miał charakter lokalny. Często, często ruch basmaczy wchodził również w różnego rodzaju modus vivendi z miejscowymi organami władzy, Bolszewickiej. Działacze basmaczy odnosili się niechętnie do ruchu tego modernizacyjnego ze strony dżadidów. Dochodziło wręcz do tak kuriozalnych sytuacji, że basmacze wręcz wyrażali uznanie dla bolszewików, którzy zwalczali ruch dżadidów i również odnosili się z ogromną nieufnością do pojawienia się na terenie. Na terenie Azji Środkowej, na przykład oficerów tureckich. Będziemy o tym mówili za jakiś czas, bo taką postacią sztandarową, jeżeli chodzi o obecność turecką na terenie Azji Środkowej, był Enver Pasza, i basmaczowie odnosili się do niego z ogromną podejrzliwością. Zapewne też ich niechęć do Envera Paszy doprowadziła do tego, że stosunkowo szybko zginął. Ruch basmaczy miał charakter lokalny, chociaż te komórki i ta działalność rebeliantów Basmaczy tak naprawdę miała miejsce na terenie całej Azji Środkowej. Miał miejsce na terenie szczególnie Doliny Fergany, mniej więcej do 24 roku. Miała miejsce na terenie Buchary, zaraz będziemy mówić o Bucharze też, na terenie Chiwy i na terenie Turkmenistanu. Na terenie Turkiestanu. Ruch Basmaczy jako pewien opór zbrojny wobec władzy radzieckiej trwał w różnych fazach praktycznie do lat 30., nawet do 36 roku. W latach 30 został podsycony, i ten ruch nabrał, roz, nabrał rozpędu ze względu na, na zjawisko kolektywizacji. Natomiast jeżeli wrócimy do tego momentu, kiedy pojawiła się władza radziecka, władza radziecka. Na, na początkowym swoim etapie odnosiło się w sposób wręcz rasistowski, taki typowo kolonizatorski do ludności miejscowej. Próbowała zdławić emirat Buchary i w 1919 roku doszło do pierwszej próby. Zdławienia Emiratu Buchary, dlatego że Emirat Buchary, podobnie jak, jak, jak Hanat Hiwy, były początkowo protektoratami carskimi. Kiedy, kiedy wybuchła rewolucja bolszewicka, Emirat Buchary i Hanat Hiwy praktycznie stały się niezależnymi, niezależnymi tworami, które próbowały prowadzić też własną politykę zagraniczną. I bolszewicy, którzy usadowili się w taszkięcie, stosunkowo szybko podjęli decyzję po pierwsze o rozprawieniu się z, z autonomią kokancką, rozprawieniu się z, z Emiratem Buchary i z Hanatem Hiwy. O ile z, o ile z autonomią kokancką ta, ta rozprawa bolszewicka nastąpiła stosunkowo szybko, choć oczywiście wywołała ona falę powstań basmaczy. O tyle Emirat Buchary był znacznie trudniejszym trudniejszym orzechem do zgryzienia i władze bolszewickie nie zdołały zniszczyć Emiratu Buchary w, w pierwszej fazie i szukały pewnego rodzaju modus vivendi w relacjach z Bucharą, ustanawiając tam swoich przedstawicieli próbując też rozgrywać kartę tak zwanych młodych bucharczyków. Młodzi bucharczycy byli to właśnie przedstawiciele ruchu dżadidów, ruchu, który dążył do modernizacji Azji środkowej i na terenie Buchary ten ruch podjął taką próbę, ale Władca Buchary, emir Alim Han, stosunkowo szybko rozprawił się z, z próbami modernizacyjnymi ze strony młodych Bucharczyków i młodzi Bucharczycy schronili się pod, pod skrzydła bolszewików. Oczywiście te, te dwa ruchy miały wiele sprzeczności, natomiast i później oczywiście większość młodych Bucharczyków czy młodych Hiwajczyków, y, albo zostało zamordowanych w kolejnych czystkach y, na terenie Azji Środkowej, albo zdołała uciec do Turcji, do Afganistanu. Ale na początkowym etapie istniała pewnego rodzaju zbieżność y, w tym sensie, że bolszewicy chcieli rozprawić się z, y, z Emiratem Bucharskim, z drugiej strony, dżadzidzi y, y, chcieli dokonać. Zmian organizacyjnych na terenie Emiratu Buchary. W 1920 roku ten sojusz doprowadził do upadku Emiratu Buchary. Była to jedna z bardziej krwawych operacji Armii Czerwonej, kierowanej przez niejakiego Michała Frunze na terenie Azji, Azji Środkowej. Po kilku dniach walk z użyciem ciężkiej artylerii, z użyciem lotnictwa. Buchara została w jednej czwartej całkowicie zniszczona przez, 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 przez Armię Czerwoną i ustanowiono tam tak zwaną Bucharską Republikę Ludową, Republikę Radziecką, gdzie władze objęli przedstawiciele, przedstawiciele dżadidów, którzy byli pod płaszczykiem Bucharskiej Partii Komunistycznej i ten okres funkcjonowania Bucharskiej Republiki Ludowej Republiki Radzieckiej był, był próbą wprowadzenia pewnego modelu rozwoju państwa islamskiego jako państwa nowoczesnego państwa, które stawiało na edukację państwa, które próbowało coś, coś zmienić, w, jeżeli chodzi o politykę społeczną. Ale oczywiście był to sojusz zawarty trochę z diabłem, dlatego że równolegle na terenie Buchary, na terenie, na terenie, na terenie e, Hiwy. E, szybko e, bolszewicy ustanowili przy, przedstawicieli OG, OGPU, którzy śledzili za, za, działaniami, za działaniami i polityką społeczną ze strony, ze strony przedstawicieli dżadidów. Ten eksperyment takiego państwa, Bucharskiego, czy też państwa chińskiego, trwał stosunkowo krótko. W 1924 roku doszło do likwidacji Bucharskiej Republiki Ludowej. Natomiast to było o tyle też ciekawe doświadczenie, że, że dżadzidzi próbowali prowadzić też politykę w takiej skali międzynarodowej, ustanowili nawet sw swoich ambasadorów. Na terenie Afganistanu, próbowali ustanowić swoich przedstawicieli na terenie Turcji, na terenie Moskwy. Bolszewicy patrzyli na, na te postępowanie ze strony, ze strony Dżadidów z ogromną nieufnością. Obawiali się, że może to doprowadzić do próby oczywiście obalenia władzy radzieckiej w regionie, dlatego że Bukhara i Chiwa zajmowały jakby kluczowe pod względem geograficzne miejsca. W regionie. Ciekawe jest to również, że, że władze Bucharskiej Republiki Ludowej próbowali ustanowić nawet swoje przedstawicielstwa edukacyjne na terenie Niemiec. I na terenie Niemiec pojawili się studenci z Azji Środkowej. Pojawili się też studenci bucharscy na terenie Turcji. Pod tym względem też ciekawe są relacje. Pomiędzy Buharą, Hiwą a Turcją, dlatego że w okresie I wojny światowej na terenie Azji Środkowej pojawiła się znacząca grupa jeńców wojennych. Byli to jeńcy i Austriaccy, Niemieccy, w liczbie kilkudziesięciu, nawet można spotkać liczbę 35 tysięcy, ale pojawiła się ogromna rzesza ture byłych tureckich jeńców wojennych. Zetknąłem się z liczbą nawet 65 tysięcy uwolnionych jeńców tureckich, którzy aktywnie włączyli się w budowanie tej nowej rzeczywistości na terenie. Azji Środkowej, Turcy byli zatrudniani jako doradcy wojskowych prze, przez najpierw przez, Hana, przez Emirat Buchary, byli zatrudniani jako wykładowcy, jako nauczyciele, próbowali otwierać również różnego rodzaju biznesy, otwierać firmy. Ze, ze strony Turcji osmańskiej oczywiście podejmowano próby wykorzystania tego obszaru w takiej głębszej myśli geopolitycznej, ale upadek Upadek państwa osmańskiego doprowadziło do tego, że ci Turcy na terenie Azji Środkowej, jakby zaczęli prowadzić swoją samodzielną grę. Również te Turków dla swoich własnych pomysłów, jeżeli chodzi o bolszewizację wschodu. Chcieli wykorzystać również, również bolszewicy, dlatego że bolszewicy stosunkowo szybko nawiązali kontakt np. Na z Enver Paszą, Dżamalem Paszą, czyli wiodącymi politykami, dygnitarzami osmańskimi, którzy znaleźli wspólny grunt z bolszewikami, jeżeli chodzi o pewną taką antyangielską, anty zachodnią retorykę i ideę pewnego buntu antykolonialnego. Trzeba powiedzieć, że Enwer Pasza uczestniczył w słynnym w słynnym kongresie w narodów wschodu organizowanym przez bolszewików w Baku i później zjawił się na terenie Azji Środkowej i Enwer Pasza oczywiście prowadził swoją własną grę. Enwer Pasza kiedy przybył do, do Buchary, kiedy zobaczył Jakie, y, jaką politykę prowadzą bolszewicy w stosunku do Azji Środkowej, że jest to polityka w gruncie rzeczy ukierunkowana na podporządkowanie tego regionu, na wykorzystanie tego regionu ze, y, pod względem gospodarczym. Chodziło oczywiście o bawełnę, chodziło o ryż, chodziło o żywność, chodziło też również o wykorzystanie tego regionu jako y, pewnej. Y, for, y, w, Odskoczni dla, dla prowadzenia działań rewolucyjnych, rewolucyjnych wobec Afganistanu, wobec Indii, wobec Iranu, stosunkowo szybko przejrzał na oczy i, i po przybyciu do Azji Środkowej yy, nawiązał kontakty z basmaczami. W 1921 roku, na jesieni, Enver Pasha przeszedł na stronę basmaczy. Nie został, jak, jak powiedziałem, przyjęty początkowo życzliwie. Przez, przez przywódców Basmaczy, ale jego, jego aktywność, a wcześniej oczywiście upadek, upadek Buchary doprowadził do tego, że ta fala oporu wobec bolszewików znacząco wzrosła. Praktycznie cały obszar dawnego emiratu Buchary został objęty ogromnym powstaniem. Liczba powstańców urastała do kilkudziesięciu tysięcy, choć oczywiście tak jak powiedziałem, powstańcy. Basmacze jakby nie mieli jakiegoś takiego programu, programu rozbudowanego o charakterze politycznym raczej był to ruch sprzeciwu wobec bolszewickich porządków wobec rekwizycji, deportacji wobec tego wobec oczywiście anty, antyislamskiej polityk, polityki bolszewickiej i bolszewicy bardzo zręcznie Manipulowali tym brakiem tego programu politycznym, politycznego ze strony basmaczy, bardzo zręcznie rozgrywali poszczególnych przywódców basmaczy przeciwko sobie, bardzo zręcznie też manipulowali działaniami na terenie krajów ościennych, na terenie Afganistanu, na terenie Iranu, dlatego że na terenie Iranu bolszewicy wspierali powstanie powstanie na przykład tak zwanej Republiki Gilańskiej na terenie Chorasanu wspierali też działalność separatystyczną plemion turkmeńskich. Na terenie z Korei Afganistanu bolszewicy rozgrywali, rozgrywali na przykład bardzo zręcznie kartę relacji z, z królem Amanulachem, który miał które miał ambicje takie bardzo modernistyczne, a z drugiej strony musiał się zmagać z różnego rodzaju wrogami wewnętrznymi, bolszewicy starali się mu udzielić po pomocy zbrojną, pomoc finansową. Oczywiście zachęcając go również do prowadzenia działań takich dywersyjnych, działań też zbrojnych, wymierzonych wobec Brytyjczyków. I ta polityka dzieli rządź wymierzona w stosunku do tego ruchu oporu na terenie Azji Środkowej przyniosła rezultaty w postaci słabnięcia tego ruchu, również bolszewicy zachowywali się stosunkowo zręcznie, jeżeli chodzi o prowadzenie takiej polityki społecznej, w tym sensie, że dostrzegli, że że ta polityka tego takiego socjalizmu osadniczego, opierania się wyłącznie na, na, na żywiole osadniczym rosyjskim i bagnetach bolszewickich oddziałów i oddziałów złożonych na przykład z Węgrów czy, czy Niemców, y, którzy y, w obliczu tak naprawdę y, braku możliwości się utrzymania na terazji, Azji Środkowej wstępowali do jednostek bolszewickich, nie przynosi rezultatu, zaczęli prowadzić taką politykę pewnego łagodzenia swojej aktywności społecznej wobec mie mieszkańców miejscowych. Ta forma łagodzenia polityki przybierała przebierała też różny charakter. Po pierwsze, wprowadzono coś takiego, co nazywa się polityką korenizacji, czyli polityką wprowadzenia do administracji bolszewickiej miejscowych przedstawicieli. Zachęcano Kirgizów, Uzbeków, Turkmenów do wstępowania do, do partii bolszewików do, czy też do Komunistycznej Partii Turkestanu. Oczywiście często motywy wstępowania miejscowych przedstawicieli biedoty do Komunistycznej Partii Turkestanu, do ruchu bolszewików, były często bardzo prozaiczne. Po prostu chcieli jakoś uzyskać jakiś dostęp do, nie wiem, do żywności, do. Zatrudnienia. Tego rodzaju argumentami posługiwali się bolszewicy. Z drugiej strony złagodzono również tą politykę rekwizycji, tworzono w ramach NEP-u różnego rodzaju spółdzielnie, zezwalano na otwarcie bazaru. Oczywiście były to ustępstwa o charakterze taktycznym, ale te ustępstwa działały, dlatego że ludność miejscowa, ludność Azji Środkowej. Była zmęczona, te, te lata kolejnych wojen. No jeżeli mówimy o tym, że konflikt na terenie Azji Środkowej rozpoczął się już w 1916 roku, to te kolejne wojny, kolejne lata deportacji, rekwizycji, masowych represji, sprawiały, że ta ludność szukała takiej małej stabilizacji i, i bolszewicy zręcznie tym grali, starali się przez. Przez oddzielanie ruchu basmaczy, przez tę rzekomą politykę liberalizacji, starać się ograniczyć ten ruch basmaczy, pozbawiać ich zaplecza społecznego. I ta polityka stopniowo, stopniowo zyskiwała, ci przedstawiciele ruchu dżadidów już, jeśli nie zostali, Wymordowani bądź też deportowani, przemalowywali się na, na, na miejscowych bolszewików i włączali się do tego procesu. Ta liczba przedstawicieli Azji Środkowej w ramach komunistycznej partii Turkestanu rosła. Oczywiście Rosjanie co jakiś czas robili różnego rodzaju czystki, ale o ile początkowo rewolucja na terenie Azji Środkowej miała bardziej charakter przewrotu, gdzie po prostu osadnicy plus te jednostki wojskowe dokonały przewrotu w wybranych miastach. Stopniowo przybrała charakter pewnego rodzaju wojny domowej, gdzie po jednej stronie byli bolszewicy pochodzenia oczywiście europejskiego, osadnicy, ale też już rosnąca liczba biedoty, przedstawicieli też inteligencji miejscowej, którzy uznali, że w imię tej stabilizacji, zmęczenia przyjmą, przyjmą te propozycje bolszewików. Kolejnym takim etapem tej małej stabilizacji był rok 1924, kiedy to Rosjanie podjęli decyzję o przeprowadzeniu tak zwanej delimitacji. Delimitacji, czyli tworzenia pewnych tworów o charakterze narodowym, tworzenia autonomicznych, czy też Związkowych Republik Radzieckich. W 1924 roku po zlikwidowaniu, po zlikwidowaniu Emiratu Buchary, po zlikwidowaniu, zlikwidowaniu Hanatu Chiwy, doszło do powstania Uzbeckiej Republiki, Republiki Radzieckiej. Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w ramach których powstała też Tadżycka Autonomiczna Republika Radziecka, doszło też do powstania do powstania początkowo Kirgijskiej Republiki Radzieckiej, która została z czasem przemianowana na Kazachską Republikę Radziecką. Powstał też, powstał też jako oddzielny twór Kirgiska Republika Radziecka i powstała też Turkmeńska Republika Radziecka. Ten okres delimitacji był o tyle ciekawym okresem, że Rosjanie przez manipulację taką społeczną krowali twory, które wcześniej nie istniały, do dnia dzisiejszego ten proces delimitacji wywołuje dosyć budliwą dyskusję, dlatego że w wyniku tego procesu delimitacji powstała, powstała Uzbecka Republika Socjalistyczna. Uzbecy jako społeczność, mówimy tutaj o pewnym nazewnictwie, oczywiście byli obecni wcześniej, natomiast znacznie częściej posługiwano się pojęciem, Sartów, przy czym to pojęcie Sartów ewoluowało. Początkowo przez Sartów rozumiano ludność mówiącą po persku. Z czasem zaczęto Sartów rozumieć jako ludność osiadłą, mówiącą po persku, ale też mówiącą po turecku. Po rewolucji radzieckiej odrzucono pojęcie Sartów i wprowadzono pojęcie Uzbeków. I jako ten twór określono jako twór, który, który miał, że tak powiem, wyrażać aspiracje ludności uzbeckiej, stworzono Uzbecką Republikę Radziecką. Przy czym co ciekawe, stworzono ją na obszarze, które było również zamieszkane, szczególnie w wielkich miastach, przez Tadżyków. Tadżyków, którzy posługiwali się językiem perskim. Można się zastanowić, dlaczego w 24 roku i to jest właśnie ten, ten spór, który się też toczy, dlaczego tadżycy milczeli, czy, czy ta obecność intelektualistów tadżyckich w tej dyskusji na temat tworzenia tych republik była stosunkowo ograniczona. Jeżeli spojrzymy na, na, na różnego rodzaju opracowania, to często się podkreśla, że że ci intelektualiści Tadżycki, Tadżycy na początku lat 20. znacznie chętniej przyjmowali tą tożsamość uzbecką, chętniej sięgali do, do tego dorobku ruchu dżadidów, którzy sięgali z kolei do rozwiązań o charakterze o charakterze takim nawiązującym do, do rozwiązań Turcji Osmańskiej, podczas gdy dżadidwi, nie mieli takiego odnośnika, ci mówiący po, po, po persku. Jest faktem, że Uzbekistan w tej wczesnej, wczesnej fazie do 1929 roku rzeczywiście był Republiką Radziecką, która podkreślała przede wszystkim tą tożsamość uzbecką, tożsamość turecką. Natomiast powstanie, powstanie z Uzbeckiej Republiki Radzieckiej doprowadziło do tego, że wśród Tadżyków pojawiła się ta refleksja, że przecież my, Tadżycy, którzy sami siebie też określają jako Persów, Persów e, Euro, e, Azji Środkowej, też powinni zadbać o to, żeby stworzyć własny, własną instytucję o charakterze autonomicznym i dlatego też w wyniku tych starań doszło do powstania Tadżyckiej, Tadżyckiej Republiki Radzieckiej, choć oczywiście ona powstała w okrojonym kształcie i ta dyskusja, jak to się dzieje, czy jak to się stało, że Bukhara, Samarkanda, Khodżent miasta o typowo tadżyckim charakterze, o sięgające do tej kultury perskiej, stały się częścią Uzbekistanu. Oczywiście w 1929 roku Chodżend stał się częścią Tadżykistanu. Niemniej jednak te miasta, które kiedyś były słynne z powodu kultury perskiej, czyli Bukhara Samarkanda, znalazły się poza Tadżycką Republiką Radziecką. Tu, tutaj też można powiedzieć, że Tadżycy w zasadzie y, spośród tych ludów Azji Centralnej no, tytuł, tytułowych dla poszczególnych republik, no, najbardziej się odróżniają właśnie ze względu na język perski, bo to też jeszcze początek XX wieku, to też jeszcze był czas, kiedy tak naprawdę tych nazw Kirgizi, Uzbecy używano nie tak. w, radzie, w rosyjskiej narracji no, wymiennie tak naprawdę. Dokładnie, oczywiście. Też, też, też warto wspomnieć, że ta część część Tadżykistanu, Turkmenistanu, ona przed I wojną światową była pod panowaniem, przynajmniej teoretycznie perskim, i jak rozumiem, to też w toku tych właśnie zawirowań historycznych tak się złożyło, że ostatecznie Związek Radziecki także ten skrawek ziemi objął. Tu jeszcze jedna ciekawa rzecz, o którą zapowiedzieliśmy poprzednim odcinku, mianowicie kwestia tak. opium w tych tak. wojennych rozgrywkach. To znaczy opium, oczywiście monopol na opium w 14 1914 roku chcieli Rosjanie narzucić, gdyż była to wówczas tutaj kwestia opiatów, morfiny, te substancje były potrzebne na froncie. Mówi się, że też właśnie to narzucenie monopolu na handel opium było jednym Jedną z przyczyn, dla których chociażby muzułmańscy Dunganowie z Turkestanu Rosyjskiego do powstania środkowoazjatyckiego się przyłączyli, później także bolszewicy zmonopolizowali ten handel, nawet wypuszczali banknoty, które miały pokrycie w rezerwach tej substancji. Tak, dokładnie. Znaczy, ja jeszcze chciałbym tutaj dodać, że szczególny charakter opium w życiu codziennym i kulturze. Mieszkańców Azji Środkowej i oczywiście jego rola w handlu, szczególnie w okresie wojny, nie jest tylko typowy dla, dla Azji Środkowej, dlatego że jeżeli sobie poczytamy o, o opium i jego użyciu, paleniu na terenie Persji, szczególnie w północnej Persji, to było to wręcz częścią życia codziennego. Na przykład w okresie ramadanu domokrążcy rozdawali opium. Osobom, które były zainteresowane, które miały taką potrzebę, tuż po zachodzie słońca, bądź też tuż przed wschodem słońca, rozdawali nie tylko, oczywiście, opium, rozdawali też wodę. Matki, które chciały pójść, nie wiem, żeby pracować w polu, też uspokajały swoje dzieci również określoną dozą opcji, opium. Jeżeli spojrzymy na cały proces modernizacji, który zachodził za czasów Dynastii Pachlawich, szczególnie w okresie Rezy Hana, to znaczny sposób modernizacja armii perskiej odbyła się dzięki handlowi opium. Mniej więcej 30% dochodów państwa perskiego, czyli bolszewicy nie byli jedynymi w latach 20., 30% dochodów państwa perskiego pochodziło właśnie z opium. I co ciekawe, na konferencji w 1909 roku, bodajże w Szanghaju, pierwszej takiej konferencji dotyczącej kontroli nad zasobami opium, która się odbyła zresztą w Szanghaju, ta konferencja, uczestniczył między innymi przedstawiciel Rosji i przedstawiciel Persji, jako jedyny przedstawiciel krajów Bliskiego Środkowego Wschodu. I co ciekawe, ten przedstawiciel. To był tak naprawdę handlarz opium, który patrzył trochę, jak to powiedzieć, z niechęcią na swój udział, dlatego że obawiał się, że to może wpływać na, na jego biznes. I jeszcze jakby zamykając tą, tą dyskusję na temat handlu opium w latach 20. w regionie, to Irańczycy, ja tak, znaczy wtedy jeszcze persowie, to persowie handlowali opium na taką skalę, że opium to trafiało również do Mandżuri i według komentarza, którego przeczytałem w jednej z książek, to opium irańskie, opium perskie pozwoliło Japończykom skutecznie pacyfikować na terenie Mandżuri różnego rodzaju rebelie i przyjawy niezadowolenia wśród ludności chińskiej na terenie Mandżuri. Takim trochę apogeum, jeżeli chodzi o palenie opium, był okres II Wojny Światowej, kiedy to władze Irańskie trochę straciły kontrolę na, nad, nad, nad um, używaniem opium, paleniem opium, choć y, trzeba przyznać, że tak, i tu jest też ciekawa zbieżność, że tak jak bolszewicy w 1928 roku próbowali wprowadzić y, monopol państwa na uprawę maku i na, na produkcję opium, to dokładnie w tym samym okresie czasu ró również, również na terenie Persji Próbowano tego rodzaju monopol wprowadzić. Także to taka ciekawostka rozszerzająca właśnie ten, ten, ten kontekst środkowoazjatycki. Zresztą na, na terenie Gorganu, który jest prowincją przyległą w stosunku do Azji Środkowej, nawet można się zetknąć z takimi danymi, że ilość osób uzależnionych od palenia opiatów wynosił blisko 100%. Przed 28 rokiem, w czasie nowej polityki ekonomicznej, ten handel opium też prężnie się rozwijał. No i tu jest właśnie, pojawia się pytanie o, o to, czy tak naprawdę w tych latach dwudziestych, tu też, no, można powiedzieć, jak w Azji Centralnej dało się odczuć tą nową ekonomiczną politykę. Chociaż trochę można powiedzieć, że tutaj po prostu władza sowiecka jeszcze nie zdążyła, się w tych latach 20. na tyle zadomowić, żeby przedsięwzięcia kolektywizacyjne uskuteczniać. No mówił, Wspominał Pan o korienizacji, czyli o tym, że te języki narodowe były jednak w użyciu, no przypuszczalnie też brakowało kadr sowieckich do, 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 do obsadzania wszystkich stanowisk. Natomiast no w latach 30. to się zmienia, nastaje kolektywizacja i chociażby w Kazachstanie Podobnie jak w Ukrainie czy Białorusi mamy wielki głód. Dokładnie, znaczy wracając jeszcze do tej korenizacji, rzeczywiście Rosjanie starali się, w, znaczy tak naprawdę Bolszewicy, starali się zatrudniać w instytucjach miejscowych na terenie Azji Środkowej przedstawicieli czy to Kazachów, czy to Uzbeków, czy to Turkmenów. I nawet wychodziły jakieś rozporządzenia wewnętrzne, że w danej instytucji musi być przynajmniej jedna osoba, która mówi tam biegle w danym języku. Z czasem jednak ta polityka w latach 30. uległa zahamowaniu. Uległa zahamowaniu, dlatego że Stalin i jego otoczenie zaczęli z podejrzliwością traktować coraz bardziej to, te elity miejscowe, obawiając się, że bytnia duża ilość miejscowych intelektualistów wśród bolszewików może doprowadzić do tego co nazywali oni to takim nacjonalistycznym burżuazyjnym trendem jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną tak rzeczywiście korenizacja miała ten krótkotrwały wpływ delimitacja też dała pewien Pewną, pewne warunki dla rozwoju, ale od lat 30. następuje już taka twarda kolektywizacja, oparta też zresztą o wprowadzaniu zna, na znacznie większą skalę monokultury bawełnianej. Wiąże się to też oczywiście z wielkimi budowami socjalizmu, i do takich wielkich budów socjalizmu należy zaliczyć z pewnością te wielkie. Projekty związane z budowaniem kanałów. Tych kanałów, różnych pomysłów było oczywiście wiele, od kanału transkaspijskiego, od wielkiego kanału turkmeńskiego, przez kanał karakumski. Te kanały, czy też, czy też sieć kanałów na terenie Fergany, one miały oczywiście obosieczny wpływ, jakby w krótkiej perspektywie. One przyczyniały się naturalnie do, do zwiększenia areału, który oczywiście sprzyjał nawadnianego areału, który sprzyjał rozwojowu handlu bawełny, ale w dłuższej perspektywie po prostu miały katastrofalny wpływ na sytuację środowiska. Oczywiście mówimy tutaj o jeziorze aralskim, o, o tym, że chociażby kanał Karakumski odciągał jedną, znaczy 15 Wody, do, do, która powinna płynąć do jeziora Aralskiego, jeżeli spojrzymy na straty w, przy transportowaniu wody tymi kanałami, które były po prostu robione w sposób pośpieszny, w sposób prymitywny, to te straty sięgały do tego, że 70% wody, która była transportowana, która płynęła tymi kanałami, tak naprawdę trafiała w piasek. Kiedy, kiedy mówimy o budowie chociażby Wielkiego Kanału Fergańskiego, który został zbudowany przez kilkadziesiąt tysięcy robotników miejscowych w kilkadziesiąt dni, no to można sobie wyobrazić, jak, jaka była jakość tych urządzeń hydrotechnicznych. Jeżeli dorzucimy do tego oczywiście kolektywizację, to mamy do czynienia z wielkim głodem, który nastaje na terenie Azji Środkowej. Ta skala wielkiego głodu oczywiście jest szacowana w różny sposób, ale możemy mówić z całą pewnością o przynajmniej dwóch milionach ofiar, które zginęły w efekcie kolektywizacji na terenie Azji Środkowej. Oprócz tego mamy do czynienia z kolejną falą emigracji, która Trafia do krajów ościennych. Te historie związane z tą emigracją, ucieczkami tych społeczności z terenu Azji Środkowej są często bardzo dramatyczne, dlatego że ci emigranci, uciekinierzy trafiali na obszar Sinkiangu, trafiali na obszar. Północnego Afganistanu, te społeczności odbywały niesamowite wręcz Odyseje w poszukiwaniu jakiegoś lepszego życia, bo, bo spotykamy się z relacjami o, o kazachach, którzy uciekali do Iranu, którzy osiedlali się w północnym Iranie, do dnia dzisiejszego. W północnym Iranie w miejscowości Gorgan jest cała dzielnica zamieszkana przez Kazachów. Mamy relacje o Turkmenach, którzy uciekali do Afganistanu, do, uciekali do, do Turcji. Mamy relacje o Kirgizach, którzy uciekali do Sinkiangu, później do Afganistanu, później za, y, przez korytarz wakhański, później uciekali do, z tego Afganistanu do Pakistanu, żeby tam się osiedlić. Mamy na przykład niesamowite historie o Uzbekach, którzy uciekali przez Afganistan, Indię, przez, przez Iran do terenu obecnej Arazi, Arabii Saudyjskiej. Jeżeli Państwo wybierzecie się na przykład do Hejazu, do Dżeddy i przejdziecie się po ulicach Dżeddy, to możecie bardzo często spotkać na przykład nazwy różnych firm które mają w nazwie Buharii, Turkestanii, samarkandi. Można spotkać na przykład potrawy miejscowe, które się nazywają ryż po bucharsku, ryż po samarkandzku. My również mamy do czynienia ze, z ucieczkami wśród, wśród tej społeczności Żydów bucharskich. Na terenie Afganistanu pojawiło się kilka tysięcy Żydów bucharskich. Którzy próbowali jakoś dalej uciec na, na zachód, ci Żydzi buharscy uciekali przez, przez, przez Indie Brytyjskie, przez, przez, przez Persję dalej, stąd też na terenie, na terenie obecnego Izraela, tak naprawdę już wcześniej na, w Jerozolimie, pojawiła się cała dzielnica Żydów Bucharskich. Więc to są historie absolutnie dramatyczne. Jeżeli mówimy też ucieczki o ucieczkach tuż po rewolucji, to też mamy do czynienia, do czynienia z ucieczkami ze strony białych Rosjan, którzy uciekali przez granicę do Persji, do Iranu. I nawet we wspomnieniach polskich dyplomatów, atasze wojskowych, którzy pracowali na terenie Persji, na terenie Iranu, można przeczytać o masie... Wykształconych Rosjan, którzy uciekali przez granicę do Iranu, którzy oczywiście dalej starali się uciekać dalej na zachód. Meszhed był takim ośrodkiem dla uciekinierów. Uciekali starowierowie, to można po prostu mnożyć tę historię. Poza tymi ucieczkami miały, mamy też do czynienia z, z deportacjami na ogromną skalę na teren Kazachstanu, dlatego że Kazachstan stał się, obiektem, stał się obszarem, gdzie, gdzie tworzono, tworzono rozgałęzioną sieć obozów, tak zwany Karłag. Na terenie Karłagu Rosjanie, OGPU i administracja obozowa umieszczała również przedstawicieli mniejszości etnicznych z terenu. Z tereny Europy. Dotyczyło to również Polaków. W czasie II wojny światowej na terenie Kazachstanu Jazy Środkowej znalazło się blisko 150 tysięcy Polaków, z tego 115 tysięcy Polaków na terenie Kazachstanu. Tam też Rosjanie w czasie II wojny światowej przenieśli całą społeczność Niemców wołzańskich, blisko milion obywateli radzieckich pochodzenia niemieckiego z tzw. Niemców nadwołżańskich. Tam znajdzie się Turcy meccetynisty, Grecy czarnomorscy. To ta ogromna skala tych deportacji sprawiła to, że w Azji Środkowej mamy do czynienia z prawdziwym tyglem narodowościowym. Także, także Bałkarzy, Ingusze, Czeczeni. Ingusze jak kończy. najbardziej. Po, po, drugiej, po drugiej Wojnie Światowej pojawi, Koreańczycy, Ujgurowie, pojawili się też Japończycy. Jeżeli popytamy na przykład mieszkańców Turkmenistanu, obecnie Turkmenistanu, kto budował budynki czy osiedla mieszkalne na terenie Krasnowodzka, to okazuje się, że budowali to jeńcy japońscy. We wspomnieniach Japończyków też przewija się ten... ten, 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 ten Turkiestan przewija się Azję Środkowa jako jedno z miejsc, gdzie deportowano jeńców japońskich. Także ta społeczność Azji Środkowej była poddana takiej bardzo brutalnej inżynierii społecznej. Kolektywizacja była jednym z tych elementów, te wielkie budowy budowy socjalizmu, tak jak mówiliśmy, te kanały, budowa Tirksabu, nie? czyli kolei, która połączyła sieć kolei syberyjskiej z koleją środkowoazjatycką, którą pieszczotliwie propaganda radziecka nazywała kuzyną proletariatu kazachskiego. można sobie tylko wyobrazić jaka była skala śmiertelności przy budowie tego rodzaju projektów infrastrukturalnych skala o skali głodu czystek lata 30 to również czystki miejscowej inteligencji w wyniku w wyniku tych czystek ginie w łagrach kilkadziesiąt tysięcy inteligencji miejscowej przedstawicieli elit środkowoazjatyckich których oskarżono właśnie o to że byli nacjonalistami często właśnie z powodu tego że chcieli po prostu jakoś zracjonalizować politykę politykę miejscową tutaj bardzo ciekawa jest taka historia dotycząca na przykład trzęsienia ziemi, które miało miejsce w Ashchabadzie w latach 40. Praktycznie cały Aszchabad został zrównany z ziemią, ocalał tylko jeden budynek. I ten budynek, budynek okazało się, że został wybudowany przez inżyniera, właśnie takiego przedstawiciela, takiej inteligencji miejscowej, który do budowy tego budynku. Użył, według donosu, zbyt dużo betonu. I właśnie został aresztowany i zesłany do Łagru z tego powodu, a to był jedyny budynek, który ocalał w samym Maszchabadzie. Okres II wojny światowej to okres z kolei też bardzo ciekawy, dlatego że mamy do czynienia, do czynienia z masowym poborem do wojska rosyjskiego, czy wojska radzieckiego i skala tego poboru była bardzo duża, dlatego, że jeżeli spojrzymy na liczby żołnierzy pochodzenia uzbeckiego, pochodzenia kazachskiego, to mamy do czynienia z, z liczbą około pół milionu Uzbeków, którzy służyli w armii radzieckiej, w, na froncie, w różnego rodzaju jednostkach budowlanych. Mamy do czynienia też z Podobną liczbą, liczbą ze strony, ze strony Kazachów, kilkadziesięcioma tysiącami Turkmenów, oczywiście Kirgizów, ale możemy też spotkać przedstawicieli Turkiestanu po drugiej stronie, po drugiej stronie frontu, dlatego że w armii niemieckiej w okresie II wojny światowej służyła całkiem spora liczba żołnierzy pochodzenia. Pochodzenia turkiestańskiego, stworzono 16 batalionów, czy prawie 16 tysięcy 16 żołnierzy pochodzenia, nazwijmy to tureckiego, choć oczywiście wliczano w to zapewne również Tatarów. Twor była, była w jednostkach pomocniczych niemieckich, tak zwanych Niemcy powołali nawet tak zwaną turkmeńską dywizję piechoty. Tak zwana 162. Dywizja piechoty, która służyła na, na terenie byłej Jugosławii, która służyła na terenie Włoch. Jeżeli aż tak dużo Turkmenów, Kazachów, czy też Kazachów służyło po stronie niemieckiej, to pokazuje, że nawet taka brutalna polityka radziecka, polityka zastraszania, nie była w stanie zapobiec powstania takich przejawów buntu, przejawów oporu, że Turkmeni byli na tyle zdesperowani, że przechodzili na, na, na stronę niemiecką. Warto też wspomówiliśmy. Też o Kałmukach w ramach armii niemieckiej służył cały korpus kawalerii kałmuckiej. E, I też więc... Kałmucy zostali później ukarani przesiedleniami oczywiście w ramach odpowiedzialności zbiorowej właśnie do Azji Centralnej. No tu też tak jak mówiliśmy o tych stratach ludnościowych jeszcze z poprzedniego okresu, to jeszcze w tych latach w pierwszych latach po powstaniu środkowoazjatyckim 16-20, to mówi się o stratach wynoszących gdzieś jedną czwartą ludności Azji centralnej. Później właśnie głód lat 30. też do kolejnych strat doprowadził. Natomiast tu jeśli chodzi o te drugowojenne losy e, tych narodów, to myślę, że ciekawą postacią jest Ospan Batyr. Batyr, czyli bohater, tak jak mamy Ułan Bator, czerwony bohater. E, Ospan Batyr, który w, od roku 1940 właśnie dowodząc Kazachami w regionu Xinjiangu, Mongolii walczył przeciwko gubernatorom Republiki Chińskiej i co ciekawe ten ruch, także już wcześniej funkcjonujący, można powiedzieć odśrodkowy w ramach Chin był wspierany, przeróżne ruchy odśrodkowe w zasadzie w ramach Chin były wspierane przez Związek Radziecki, wtedy między innymi to przeróżne ruchy od różnych nawet białogwardyjskich przez, przez lokalne Ruchy w postaci Islamskiej Republiki Turkmen Turkestanu Wschodniego. No i właśnie w ramach, w ramach tych sił Republiki Turkestanu Wschodniego czy Mongolskiej Republiki Ludowej przeciwko Republice Chińskiej walczył Ospan Batyr, ale później przeszedł jednak na stronę Kuomintangu i pomagał atakować siły zbrojne, właśnie Związku Radzieckiego czy Chińskich komunistów czy właśnie Mongolskiej Republiki Ludowej. Potem w 1949 roku powstała Chińska Republika Ludowa przeszedł do działań partyzanckich, ostatecznie został schwytany i stracony publicznie w Urumqi. No i co ciekawe, ci Kazachowie z jego oddziału, czy z jego oddziałów uciekli na południe aż do Pakistanu, a stamtąd z kolei zostali przetransportowani drogą lotniczą przez władze Turcji w okolice Stambułu, gdzie dziś na przedmieściach mieszkają między innymi także ich potomkowie w osiedlu Gineszki. Ten fenomen tego Sinkiangu jest naprawdę tak, takim z mało znanym epizodem historii, ale jest też bardzo pouczający, bo z jednej strony pokazuje tą dynamikę taką historyczną tych procesów, Pokazuje też, jak te losy ludzkie się przeplatały, dlatego że po rewolucji na teren Sinkiangu uciekła całkiem spora grupa białogwardzistów. Uciekli ci kozacy generała Nenkowa, ale też tam generał Sidorow, i część z tych kozaków i białogwardzistów. Później współpracowała z jednostkami OGPU, które tam zostały skierowane do Sinkiangu, żeby walczyć przeciwko powstancom muzułmańskim. I co też z takich ciekawostek dotyczących tego powstania, to, yy, to Rosjanin urwelił na terenie Sinkiangu, dlatego że skierowano tam całe jednostki, właśnie wydzielone właśnie KWD-GPU, z czołgami, samolotami, użyli te gazy bojowe. Później Sinkiang był ważny dla Rosjan ze względu na różnego rodzaju kopaliny, dlatego że Rosjanie stosunkowo szybko zidentyfikowali, że na terenie, na terenie Sinkiangu. Można skorzystać z różnego rodzaju pokładów surowców, tungstenu, chociażby z pok pokładów uranu, i, i chcieli zachować kontrolę nad tym regionem, co oczywiście najpierw doprowadziło do starć z Kuomintangiem, a później w latach 50., -tych, 60., -tych z, również z taką niepisaną wojną z Chińską Republiką Ludową. Także ten Xinjiang był rzeczywiście ciekawym, Ciekawym przejawem takiego imperializmu rosyjskiego w jego otoczeniu, chociaż pierwszy przypadek, właśnie tak jak mówiliśmy, tej interwencji rosyjskiej wobec krajów z ludnością muzułmańską był właśnie na terenie Buchary. Kolejny był Sinkiang, oczywiście Iran, więc tam właśnie w Azji Środkowej też się kształtowała trochę taka polityka rosyjska w stosunku do, do krajów muzułmańskich z ludnością muzułmańską i wręcz za czasów Chruszczowa Uzbekistan został określony jako region taki, który miał promieniować na swoje otoczenie, jeżeli chodzi o taki przykład sukcesu rewolucji radzieckiej na terenie Uzbekistanu organizowano różnego rodzaju konferencje międzynarodowe na przykład w 68 roku zorganizowano międzynarodowy afrykańsko-azjatycki festiwal Zapraszano tam gości. To miał być ten region, który miał pokazywać sukces, sukces socjalizmu, że jest możliwe łączenie, łączenie tradycji o takich korzeniach islamskich z rewolucją radziecką. Oczywiście to odbywało się w warunkach reżimu policyjnego i oczywiście odbywało się, mówiąc obrazowach, na kościach tych tych tysięcy, że nie powiem milionów miejscowych mieszkańców, którzy zginęły w czasie budowy socjalizmu w tym regionie i odbywało się też w sytuacji, kiedy region opuściły te tysiące uchodźców. Mówiliśmy tutaj o Kazachach, mówiliśmy o Uzbekach, mówiliśmy o nawet Żydach bucharskich. Oczywiście ta budowa socjalizmu, tak zwanego socjalizmu w Azji Środkowej odbywała się później z, z, z połączeniem tego socjalizmu z różnego rodzaju strukturami klanowymi, i te, te, te Republiki Środkowe Azjatyckie, Radzieckie były częściej takimi tworami, które sięgały bardziej do tradycji zarządzania takiego charakterze orientalnego połączonego z doświadczeniem bolszewickim niż rzeczywiście jakiegoś ruchu modernizującego region opartego oczywiście na tą mono, monokulturę ob, monokulturę bawełnianą nie jest to więc zaskoczeniem, że kiedy rozpadał się Związek Radziecki te elity miejscowe bardzo szybko e, zaczęły budować własną tożsamość narodową, własną tożsamość religijną i stąd też stosunkowo szybkie pojawienie się na terenie, na terenie Azji Środkowej różnego rodzaju przejawów też fundamentalizmu religijnego, szybko budowywanie też pewnej tożsamości etnicznej, sięgnięcie do tradycji Tamerlana, sięgnięcie do tradycji Hanatów, sięgnięcie do tradycji turkmeńskich, czyli ta, ta, ta wielka, ten wielki eksperyment społeczny, w gruncie rzeczy zakończył się porażką, choć oczywiście pewnego rodzaju projekty infrastrukturalne ciągle straszą w regionie i te wielkie kanały ciągle tam funkcjonują, często już zaniedbane, często często y, rozbudowywane, często też y, mieliśmy do czynienia w latach 70., szczególnie z różnego rodzaju pomysłami na kolejne kanały, na zmianę na zmianę, zmianę koryt rzek syberyjskich, ale to już oczywiście kolejny etap, y, czyli lata po, po II wojnie światowej i zasługujące oczywiście na y, kolejną opowieść i na kolejne podcasty. Zapraszamy zatem do już na kolejną naszą rozmowę właśnie o tym, o Azji Centralnej po II wojnie światowej. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia. Zachęcamy także do słuchania naszych poprzednich rozmów, pierwszej części tego cyklu Azji Centralnej, a także rozmów o relacjach irańsko- Rosyjskich i Arabii Saudyjskiej. Do usłyszenia! Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia!